Witam Państwa na kolejnym filmie i zorientowaliście się po tytule, że będzie dzisiaj film poświęcony hejterom. I od razu Was muszę pochwalić. Jesteście bardzo dobrym materiałem szlifierskim. Jak piszecie komentarze Wasze hejterskie i tak dalej, nie zgadzacie się z tą, powiedzmy, z tą tematyką, to wszystko świadczy o tym, że macie pewne problemy. I to problemy natury psychologicznej. Z czego to wynika, to całe hejterstwo? To jest jakby emanacja przez Was tych problemów, które wy macie w swoim życiu. Ja wiem, że macie przesrane życie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że macie szereg problemów i to, co Wam leży na wątrobie, to musicie to po prostu wywalić. Po prostu nie możecie prowadzić takiego innego życia, które by powodowało, że jesteście inni. Bo jacy wy jesteście, to od razu widać po komentarzach. Komentarze generalnie są jakby to nazwać w takiej kryminalistyce, portretem psychologicznym przestępcy. I to jest po prostu bardzo ważny wniosek. I dlatego po prostu, no tam zaciekle hejtujecie, ale słuchajcie, ja muszę Wam powiedzieć, jaki ja mam stosunek do Was, powiedzmy, hejterzy. Ja mam stosunek taki, jak w tej chwili, jak się po prostu z tego śmieję. Bo słuchajcie, czasami piszecie takie rzeczy, że ja jak je czytam, to ja po prostu wpadam pod stół ze śmiechu od razu. To nie ma tego, że ja się tutaj tak chichram, że czasami sobie jeszcze myślę o tych waszych komentarzach i jestem taki rozbawiony, że po prostu normalnie kabaret na całego. Ale to nie jest kabaret, z kabaretu to nawet nie ma co się śmiać. Tutaj to jest dopiero, to jest real. Słuchaj, to jest reality show, te komentarze, nie? Ja w ogóle chcę Państwu wszystkim podziękować, że intensywnie komentujecie. Bardzo dużo jest komentarzy i co ciekawe, komentarze nie są adekwatne do oglądalności. Ale to już nie wasza zasługa, bo to jest zasługa YouTube'a, który tam po prostu pewne rzeczy robi. No, cenzurka musi być. Bo taki kanał jak Królewska TV, który jest kanałem, powiedzmy, który tak zwanym, no, który trzeba cenzurować, ze względu, żeby się specjalnie nie rozwinął. To jest gwóźdź programu. Ale wracając do Was, kochani hejterzy, tak, można powiedzieć, tak, tak, Was na swój sposób lubię. Ja Was lubię po prostu, jak hejtujecie, bo przynajmniej wiem, jaki profil psychologiczny można Wam zrobić. Oczywiście nie myślcie, że jestem gliną, powiedzmy, jakimś tam, który robi profile psychologiczne na podstawie komentarzy. Nie, to nie o to chodzi. Słuchajcie, macie przerąbane życie i to, co Wam leży na wątrobie, musicie napisać. Obwiniacie, w tych komentarzach widać, że te wszystkie wasze problemy, które macie z racji najprawdopodobniej pochodzenia, nie jesteście ludźmi, tylko jesteście hybrydami. Po prostu wynikają z waszego toku myślenia. Macie przerąbane życie, bo tak myślicie. A więc tak jak myślicie, tak piszecie. I teraz zwróćcie uwagę. Ja wcale się nie dziwię wielu państwu, że piszecie różne komentarze i tematyka tego kanału was denerwuje. Wam po prostu gór skacze. Wy po prostu oglądacie film i szał dostajecie. Ach, ja się wcale nie dziwię. Ja na przykład parę dni temu przejrzałem jedną z tak zwanych niezależnych telewizji, który tam popycha różne rzeczy. To słuchajcie, materiał jest przeogromny, kilkaset filmów, ale nie to jest kilkaset, to jest tam chyba z 1500 filmów, czy jakieś ileś tam. Dokładnie jeszcze nie pamiętam, ale po prostu przerzuciłem tylko tak tytułami, bo chciałem taką jedną panią znaleźć z zeszłego roku, która się tam produkowała w tych telewizjach. I po prostu zobaczyłem na ogrom materiału, który jest. I teraz o czym to wszystko świadczy? Jeżeli wy, generalnie ludzie, generalnie ludzie, hybrydy, wbijecie w takie różne dziesiątki filmów, oglądacie,
w tym internecie, jeszcze dochodzi telewizja, która też tam coś popycha, ale załóżmy, że telewizji nie oglądacie, bo internauci już oglądają, mają swoje telewizje w internecie, oni to oglądają, to słuchajcie, to jest społeczeństwo tak rozwarstwione, poglądów tak dużo, po prostu co jeden co to pogląd, nie? Ale czemu to wszystko służy? Temu służy, że pojęcie prawdy poszło się bujać właśnie w tych niezależnych telewizjach, a więc jak rozpoznać hybrydę? Hybryda nie potrzebuje prawdy. I o to nie obchodzi. To tylko człowiek, on ma w naturze pojęcie prawdy i on tej prawdy będzie szukać, jeżeli on został wychowany w tym systemie, to on będzie tego szukał. Natomiast hybryda tego nie będzie szukać. Absolutnie. To jest tylko tak zwana hybryda trzeciego kształtu, genotyp diabła, która nie dąży do niczego. Owszem, ma te poglądy, ona się karmi tym, co mu dadzą i do widzenia. I później jest zderzenie z tym, co jest tutaj. Bo człowiek, który, wiecie co, człowiek, który szuka prawdy, to jak on znajdzie, to on się cieszy, on jest zadowolony. I to widać po komentarzach, że jest szereg ludzi zadowolonych z tego, że właśnie jest taka, a nie inna tematyka. Zauważycie, że kiedyś to były takie filmy niebocentryczne, czysto techniczne, a teraz już trochę jest inna para kaloszy. One są już inne i na przykład ten film też jest inny. Teraz już wchodzimy już w psychologię i tak dalej. Jak rozpoznać hybrydę? Piszecie takie rzeczy. Jak rozpoznać hybrydę? Albo demonistę. Co to jest demonista? Demonista to jest po prostu hybryda z demonem w środku. To chcę wam powiedzieć, że przy okazji ten temat hybryd tu wyskakuje, to piszecie te hejty, no to z reguły te hejty piszą hybrydy, w które po prostu wchodzi demon i po prostu siedzi tam na zasadzie, powiedzmy, jak wy siedzicie na muszli. O, i to jest, demon wchodzi w taką hybrydę na zasadzie pożyż dychę, powiedzmy. Wchodzi, wychodzi, tak samo wychodzicie do łazienki, nie? Parę razy dziennie. To w zależności od tego wchodzisz, wychodzisz i tak dalej, nie? To tak demony, i one po prostu zesterują, one. Słuchajcie, ja, to jest tak zwany hejt komentarzowy. Ja już przerobiłem przez prawie 3 lata, 2,5 roku chyba to trwało. To był hejt filmowy, słuchajcie. Jedna hybryda to potrafiła robić hejt filmowy na temat niebocentryzmu. Trzeba było po prostu każdy film, trzeba było tak zakłamać, powiedzmy, ale o co chodzi? Ludzie są wyższy. Ludzie są wyższy, ponieważ oni sobie z tym poradzili. I mi nawet poradziliście taką rzecz, żeby nie odkręcać tych już kiedyś zakręconych kłamstw. Żeby tego nie odkręcać, bo oczywiście miał ten człowiek rację, ponieważ on wychodzi, ponieważ on sobie z tym poradził. On sobie był w stanie rozróżnić prawdę od kłamstwa. A więc widzicie, różny jest hejt, ale jest to wszystko tylko potwierdzenie tego, co się mówi na tym kanale. To jest tylko potwierdzenie. To, że hejtujecie i tak dalej, to tylko nakręcacie koniunkturę i potwierdzacie wszystko to, co mówimy. Bo przecież wy nie macie, wy hybrydy, nie macie postrzegania poza zmysłowego. Wy tego nie macie, bo nie macie duszy. Jesteście owszem. Wy nawet, bym powiedział, tutaj się posunę do takiego wniosku, ale wiecie co, może tak, ja tego nie powiem, Wiola to powie. No co, ja zadam pytanie Wioli. Hybryda, jest świadoma tego, że jest hybrydą, czy też nie? No, twoje zdanie. Witam Państwa. Tutaj wyrwałeś mnie do odpowiedzi, ja zupełnie nieprzygotowana jestem na to, bo miało mnie tu nie być. No ale skoro jestem, to witam serdecznie. Nie, hybryda nie wie, że jest hybrydą. Hybryda jest dokładnie tak samo oszukiwana, jak i my ludzie w tej kwestii. Dobrze, czyli, a dobra, a te hybrydy wysoko-wysoko? A te hybrydy wysoko-wysoko to wiedzą, że są hybrydami i że mają demona w sobie, ponieważ oni przechodzą różne inicjacje. Rytuały. I tajemniczenia. Tajemniczenia, stopnie wtajemniczenia, tak. Tak jest, stopnie wtajemniczenia w masonerii. Reszta zwykłych hybryd, takich przeciętnych zjadaczy chleba, nie zdają sobie w najmniejszym stopniu z tego sprawy, że są hybrydami. Dokładnie. Ja powiem wam tutaj przy okazji, jak już to mówimy o tych hybrydach, widzicie, żeśmy tutaj mówili o tych komentarzach, to, ale to widzicie, to jest wszystko powiązane, tego nie da rady urwać jedno od drugiego, podzielić, żeby jakaś tematyka była. Na przykład powiem takie doświadczenie, moja znajoma na przykład, kiedyś miałem dyskusję dość długą, znajoma na przykład urodziła dziecko, no i to dziecko było takie dziwne, nie?
takie było, można powiedzieć, jak ona to opisała, społeczne. Jednak w którymś momencie, kiedy ja zacząłem na blogu pisać, to ona mnie spytała, słuchaj, czy jest możliwe, że kobieta, że człowiek urodzi hybrydę? No oczywiście, bo miała męża hybrydę i dobrze wiedziała, że to musiała być hybryda, kiedy w ogóle ten temat hybrydy wypłynął 2 lata temu. To ona ze mną miała gdzieś, dobra, żeśmy tam pogadali chyba z 1,5 godziny. Ja właśnie tutaj wytłumaczyłem, że właśnie jest możliwe, że kobieta nieświadomie urodzi hybrydę, bo ma męża hybrydę. I później ta hybryda się tak zachowuje, jak się zachowuje, nie? Ona nic nie potrzebuje, ona nie dąży do prawdy, ją te tematy nie interesują. I ona nawet może być czasami aspołeczna w ten sposób, nie? Hybryda, nie? Ale o co chodziło to głównie? Chodziło o to, żeby wyjaśnić, że no kobieta, jakaś tam nieświadoma kobieta, człowiek, może urodzić hybrydę. No i ja miałem z taką osobą do czynienia. To tak sprawa wyjaśnienia, kto jest tam hybrydą, też okazało się, że po prostu jedna z naszych znajomych też ma męża hybrydę. No i po prostu ostatnio miała ostrą jazdę bez trzymanki, ponieważ no, można przez 20 lat jakby być obojętna na pewne tematy, ale po 20 latach wychodzi szydło z worka. Po 20 latach zaczyna się akcja i nastąpił bardzo drastyczny atak, który był wcześniej niespotykany. To nie było żadna jakaś tam małżeńska kłótnia i tak dalej, pełna z tych rzeczy. To był straszny atak. A więc widzimy, że po 20 latach nawet hybrydy się uaktywniają. A to za sprawą wibracji. Tak jest. Tutaj jeszcze jest sprawa właśnie wibracji, bo wibracje Schumana, one są powiększone na tyle, że to hybrydy się wysypują. One się wysypują z różnych, w różnych dziedzinach. Dezinformatorzy, znaczy to nie są dezinformatorzy, może tak to inaczej nazwą. Dezinformator polega, to jest tak zwany odwracacz gitary. Odwracacz gitary. To są hybrydy, które prowadzą różne kanały i oni po prostu odwracają uwagę od prawdy i oni właśnie są takim imponującym materiał filmowy, tam podaje, bardzo dużo osób się tam wypowiada i tak dalej, a to wszystko czemu służy? To wszystko temu służy, żeby odwrócić uwagę od myślenia osobistego i zastanawiania się, co ja mam ze swoim życiem zrobić, nie? Że ludzie, po to, żeby ludzi podzielić, poszatkować na zasadzie grochu z kapustą i wymieszać to. A więc po to są właśnie takie ogromne, jakby tutaj pękate w filmach kanały, tak zwanych telewizji internetowych, które właśnie doprowadzają do takiej sytuacji, że pytacie Państwo w komentarzach, no to komu wierzyć? Nie. No, bo to no właśnie, wy macie wierzyć sobie. Wy macie sobie wierzyć, wy macie sobie wierzyć, wy macie, co wy macie zrobić w tym układzie. Wy macie wierzyć sobie, nie wierzyć temu, że tu powiedza tak, tam powiedza tego, samemu badać ten temat, macie to analizować i sobie wierzyć. Wy macie zdolności, wy macie możliwości. Ludzie, hybryda nie ma tych zdolności. Jest po prostu przegrana z miejsca. Mimo tego, że hybryda ma trzecie oko i ma czakry, tak? Bo my ludzie tego nie mamy. Tak jest. Właśnie, to jest następny temat, ale też trzeba to powiedzieć. Hybrydy mają trzecie oko, czakry i tak dalej. Po co im to potrzebne jest? Im to jest potrzebne do różnych wtajemniczeń, do czerpania energii z nich przez demony i tak dalej, ale demony wolą wejść w ludzi, bo ludzie są bardziej energetycznie lepsi od hybryd. Hybryda się tak energetycznie do niczego nie nadaje. To człowiek jest właśnie, ma tą duszę i on ma tą energię, tą wiązkę energetyczną i z niej można coś wyciągnąć. No dobra, tutaj jeszcze chcesz coś powiedzieć? To człowiek ma wiązkę energetyczną i tą energię torusa, która się rozchodzi od serca, tak? Tak jest. No, a więc takie rzeczy. Ale teraz wracając do, musimy do tego, widzicie, odeszliśmy, ale musimy zawsze wrócić do tych hejterów. A więc słuchajcie, macie świadomość, że macie przerąbane życie i wywalacie, powiedzmy, taką żółć. Mnie to specjalnie, powiedzmy, powtórzę, nie rusza,
komedia jest na całego. Ja wam, co mogę wam hybrydę poradzić? Co wam mogę poradzić? Póki jeszcze żyjecie, to zmieńcie na tyle swoje życie, żeby było dobre i żebyście po prostu nie byli szkodnikami dla innych. O, to tyle. Po prostu, jeżeli jesteś szkodnikiem dla innych, to będziesz miał przerąbane życie, no bo nie możesz człowiekowi innemu dać coś dobrego, bo sam tego nie masz. Jeżeli nie masz czegoś, to co ty możesz dać? To możesz dać tak, jak jest twój umysł. A twój umysł czym jest? Hybryda ma demona, a więc umysł hybrydy myśli tak jak demony. Nie? A więc po prostu, tak, jeżeli powiedzmy macie to, a macie po prostu, a więc musielibyście zmienić swoje nastawienie do życia i tak dalej. Ja wam powiem z własnego doświadczenia. Mnie nazywacie hybrydą. W porządku. Mam nawet okularki, powiedzmy. Dzisiaj wam obrałem okulary. Wiecie dlaczego? Bo jest takie ostre słońce, że nawet tutaj przebija się przez okna i po prostu by mnie to rozpraszało tylko. To są okulary korekcyjne. To mam powiedzieć, przyciemnione korekcyjne. I nazywacie mnie tam, słuchajcie, hybrydą i tak dalej. Słuchajcie, wam powiem z własnego doświadczenia. Na mnie demony polowały już od 30 lat. Od praktycznie 30. Dokładnie od 2009 roku, kiedy się urwałem z choinki. Ponieważ jeszcze byłem pod kontrolą, trochę wcześniej, przez 20 lat, to byłem pod kontrolą, ale później się urwałem z choinki, no i ruszyli do szturmu. I w sumie powiem wam, że ja mam od 2009 bardzo ciekawe życie. W ogóle nawet te 20 lat, które były, które takie były, no, jak tam byłem u tych świadków, co mi zawsze przypominacie, to też było w pewnym stopniu ciekawe, ponieważ to wszystko, co miałem przez te doświadczenie, przez te 20 lat, to od 2009 to się po prostu jakby skomasowało i się puściło w wielkim kalejdoskopie, bo mogłem sobie wiele spraw wyjaśnić. A więc ja miałem bardzo ciekawe życie i nadal mam bardzo ciekawe życie. I ja nie mogę nawet narzekać, słuchajcie, na życie. Ja mam bardzo ciekawe życie. Widzicie, robię filmy. Robię według amerykańskiego podziału pracy. Każdy robi to, co umie najlepiej. To jest amerykański podział pracy. Każdy robi to, co umie najlepiej. Ja akurat tą rzecz robię najlepiej, dlatego robię filmy. Dlatego państwo mogą skorzystać z tych filmów. Ale hybryda nie skorzysta. Bo ona jest po prostu... Jest od razu na film o królewskiej, to ich szlak trafia po prostu, no bo no nie ma innego wyjścia. Tak jest, ten świat, w którym funkcjonuje, on jest tak poukładany i państwo, to znaczy państwo, tutaj ja mówię o ludziach, a tym razem tutaj widzowie to są różni, i tacy, ale większość to są ludzie, ponieważ oni szukają prawdy, dlatego ten materiał jest wartościowy. Natomiast hybryda to, kurczę, skacze do gardła, powiedzmy, jak to jest, jak szakal. Ale jest to normalne. To jest, słuchajcie, profil psychologiczny przestępcy. Tak to można nazwać. Kiedyś taki na jednej budowie był taki inżynier kontraktu. Powiem, no, takie doświadczenie. I była dyskusja. I właśnie wbrew pozorom, wiecie co, jak mnie nazwali? Śledczym. Bo wiecie co ja robiłem? Znaczy ja robiłem pewne opisy różnych kontrahentów i jakby z automatu robiłem im profile psychologiczne. A czy ja nawet nie wiedziałem, że to ja robiłem profil psychologiczny, ale ten inżynier kontraktu, on dobrze wiedział, znał jakby tematykę. Bo widocznie był kiedyś gliną i powiedział mi coś takiego. Wiesz co ty robisz? Ty nawet nieświadomie wiesz, co ty robisz. Ty robisz profil psychologiczny naszych kontrahentów. Ale ja nie będę się zajmował komentującymi, żeby im tam robić, ale ludzie, którzy będą patrzeć, widzowie, to od razu się zorientują, kto jest hejter, dlaczego jest hejter i tak dalej. Dlaczego? Bo ma problemy w życiu. I widać, że był kopany przez życie. Albo kopany dlatego, bo miał takie myślenie, po prostu miał demona, albo nie miał demona, albo sobie żył sobie i tak dalej po swojemu. No i miał ciężki żywot. Ciężki żywot. No i ten ciężki żywot, on musi w jakiś sposób, jeszcze obwinia, mało tego hybrydy, z tego obwiniają innych za swoje niepowodzenie. To jest tak. To jest bardzo charakterystyczna hybryda, że oni obwiniają kogoś.
że ktoś jest taki siaki, że na przykład królewska tam hybryda jest, prowadzi i tak dalej. Nie, on musi obwinić, no bo sam jest właśnie tym, o kim pisze. No, ale to jest, to są takie myśli i w ogóle Państwo zaraz puszczę następny film o też kolejnych myślach, ponieważ no, stwierdziłem, że dużo myśli przenika tam w komentarzach, pytacie się różne rzeczy. I ja chcę Państwu to wszystko opowiedzieć, ponieważ doszedłem do takiego wniosku, że trzeba zrobić krótkie myśli na świeżo, na bieżąco. I to o tych hejterach też jest film taki krótki, na bieżąco. I to tyle. Wszystko, dziękujemy.